Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Farming Center 2019, seria... jaka? Co to jest? Felsbrun. O kurczę. Nie wiem, czy klawisz A mi się nie kończy, ale chyba jeszcze nie. Najbliżej zmienię na strzałki z sterowania. Dobra, nieważne. Nie o tym dzisiaj. Dzisiaj w odcinku będziemy kosić soję. Na polu numer 11. Klasem leksjonem. Na testy. Wypożyczonym. Bo być może sobie takiego kupię. Do mojego John Deere'a. Wiem, że John Deere jest większy, ale... No ale większy niż ten John Deere chyba już nic nie będę kupował. No chyba, że Blanka, ale Blank to 30 ton. W sensie chodzi o New Holland do CR-a. Tego co był. To jest bardzo świetny kombajn, szybko sypiący. Właśnie to jest bardzo duża zaleta tego kombajnu, że on bardzo szybko sypie. Także na te 30 ton sypuje tak jak... Nie wiem jak to porównać nawet. Ale widzę, że soi dosyć będzie, bo już mam 4 tony, a zrobiłem tylko dwa poprzeczniaki na dole. Takie krysiutkie. No i jest godzina 11:11 jak widać. Czyli mamy... No. Dzisiaj mamy piątek, 7 stycznia, jak coś. Ktoś do mnie pisał, tylko nie wiem kto. A, ten tu przez wysył. Dobra, i kosimy sobie to. A, stampa. Dobra, wypadałoby stampa zrobić. No dzisiaj robiłem czy nie robiłem? Nie wiem. Ale nie wiem, sobie zrobię mi bliżej. Jakiś fajny napis. W sumie może być ten napis. Czy nie? Ten jest najładniejszy zawsze napis, mi się zawsze podoba. O, dobra, no wracaj. 9 ton zbiorników, czyli mam 52%. Teoretycznie powinien dojechać, ale widzę, że chyba jednak nie dojadę z powrotem. Nie wiem, nie wiem. Z 3 godziny trzeba dodać, że jest 11:12. O, tu okej. Godziny chciałem, o. I dobra, i start zrobiony. Już się wysyła. No coś klikłem przez przypadek, ale dobra, już odklikłem to. Stamp wysłany, więc teraz możemy się zabrać za gry. Ja mam, że trochę tej soi będzie. A soja jest za 1600 chyba? Tak mi się wydaje, że soja jest za 1600. Więc no. Jakoś to tak było, chyba że 1600. 75%, 25% na dojazd. No nie wiem, nie wiem. Powinno się udać, chociaż nie wiem. Jakby tego jednego mi poprzeczniaczka wyciągnął jeden raz, to bym dojechał. A tak to jest ciężka sprawa, bo przejechałem kawałek, już mam 6%. Więc powiem wam, że ciekawie, ciekawie. Dojadę czy nie dojadę? Ten tam ma 19 ton na dzień jest. A on tu już jest. Dobra, to kozak, on już kółko zrobił. Praktycznie. Zrobił praktycznie kółko w tyle, kiedy ja skosiłem pół pola. Ciekawe, że on ma dużo większe pole. Tam jest na dwa kombajny ustawiony kurs. Więc ja moim kombajnem, znaczy moim klasem mu zaraz pomogę. To skończę. Tu idę, zostały 3 przejazdy. A jednak się zniszczy. Ora, elegancko.
17 sezon, pierwszy ukoszony w tym sezonie. Dobra, ty się tu syp kolego. Aha, ty już pewny jesteś. Dobra, teraz podejdę do ciebie, żeby 8 ton dopiero wysypał, dobra. Krowy wodę trzeba dolać. No, kiszą kilo. 500 ton. Dobra, John Deere odpalony i jedziemy do John Deere'a teraz. Nie wiem, że John Deere będzie pracować jakiś rozładowany, ale tego usiadę, rozładowa się. Raz, dwa, trzy przejazdy są. Dobra, dam radę. Kurde, no szkoda, że nie dojechał. Czy to z jednej strony szkoda, że nie dojechał? A z drugiej spoko, no bo wiadomo, że więcej soi, tak? O, i teraz na pewno starczy na dwa, na trzy razy. Jak się przesunę bardziej do tej soi. Teraz już na pewno starczy, więc nie ma problemu. Twoi metal... dobra, nie. Jeszcze 13 ton chłopu ma do wysypania. Więc spoko, jedno pole zaraz będzie skoszone. Zaczynamy 12.10, czyli mamy 6 minut, 8 minut koszenia takiego pola. Oczywiście jak nie ma uprawy takiej, to trzeba bardzo dobrze sypie. Bo pszenicy to ja bym tutaj 10 minut tego nie skosił, czy tam 8. Nie ma szans, żebym to skosił 8 minut. Pszenicy dużo więcej sypie, dlatego bym to w te 8 minut nie skosił. Miniaturkę sobie po odcinku jakoś robię. Około 40 minut odcinka planuję. Nie wiem, czy tylko będę jechał klasem ci. Też może trochę John Deere'em się przejadę. Też nie, no ostatnie odcinki kosiłem John Deere'em, więc dzisiaj chyba... Oj. No bo to jest nierówno do tego, jak poszło. Wczoraj też kosiłem klasem lekcjonem. Wczoraj. W czwartek. Bo ten film jest w sobotę. Czyli jutro. Ja zawsze mam ten jeden dzień do przodu nagrywany. W czwartek na PGR Pomorze zaczęliśmy kosić. I tak fajnie szło koszenie, że to szok. Na trzy kombajny. Zresztą to gram na PGR Pomorze beta w 15, albo na PGR Pomorze w 13. To chodzi o pole takie duże na środku mapy. Jedynka. Znaczy w 15 to jest jedynka, nie wiem jak to w 13 było. Bo nie grałem na tej mapie w 13. Ale 15 to jest pole numer 1. I kosiliśmy to na 3 leksiony. Był leksion 670, leksion 750 i leksion 780. Dwa leksiony miały headery 7,5 metra, a ten największy 780 miał 9 metrów header. I powiem wam, że to nawet fajnie szło. Oczywiście na multiplayer, no bo samemu to tak fajnie nie szło. To jest serwer na multi, sobie gramy, tak? Tak fajnie to szło. Nie nagrywałem z tego nic, no bo... No bo nie no. Jeszcze raz odpowiem taką na cirku. Bez nagrywania choć raz. Tylko gdzie ten John Deere pojechał? Gdzieś tam do góry pewnie pojechał. O. Nie wiem, muszę jeszcze kółko dookoła pola zrobić. Więc... No. Więc fajnie. Ja mam pół zbiornika już. Podoba mi się w tym klasie, że ta ścieżka tak trzepie lewo, prawo. To ten teren miałem podnieść, ale kurde, ciągle o tym zapomina. Pole wymaga wapna? Nie, no bo to jest drugi sezon, to nie powinien wymagać wapna. Czy tego tu nie będzie pisać, tylko... Jeszcze ten sezon może ich powytrzymać, tak mi się wydaje. Bo tutaj tą górkę trzeba by było poprawić ciutko, nie? Żeby to, bo tego już headera większego tego nie będzie, więc to trzeba zrobić.
W ogóle mam 105 tysięcy na koncie. No a tak ciekawa się zobaczyć, ile już skosiłem. 5 hektarów już żeśmy walnęli. No więc te headery 17 godzin są OP. W sensie, no. Jakbyśmy jechali 10 na godzinę, to bym miał tam może z połowy pola tam tego skoszone. Tak już lecimy na drugim polu. Równo z początkiem nagrywania puściłem tutaj John Deere'a, żeby nie było, że przed odcinkiem zaczął kosić. Puściłem John Deere'a od razu tylko na nagrywanie, żeby nie było. On ma sztampę. Dobra, to aż tak będzie trzeba. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To. O, jak miejsce zawinąłem. Ładnie. Przydałby się cosplay. W sensie mam go, ale nie chciałem się go oprogramować tutaj, żeby kosił. Kosił, żeby odwoził. No, stwierdziłem, że sam sobie pojeżdżę trochę jungle. Będzie coś ciekawszego, nie tylko koszenie tym razem. Więc no. Dosypujemy ten zbiornik i jedziemy. A on dojedzie, a on ma 5 ton, dobra, to on dojedzie na ludzi. Jeszcze się obróci. 17300. Gdzie tak chciał, no bo tak na kasłem pokazywało. Wolni, kurw. Syn. Ile tutaj jeszcze na żądiro jest? 40 ton. I teraz będzie 58 ton. Dobra, to pojadę wysypać od razu. To się zasypie, to od razu pojadę wysypać, żeby przyczepa była pusta dla żądira. Nie, bo tu było 17200. Tam 17300, no bo nie miałem pełnego zbiornika, no bo nie opłacałem się. Docinać do pełnego zbiornika. Więc pójdę pójść te żniwo. Więc poza odcinkiem dużo nie będę musiał siedzieć, tego co widzę. Bo mamy ile? Dopiero 12 minut odcinka. Lag? Chyba zapis był. Dobra, nie będę śpiewał tego. Zby się ciągle to włączał i... I to tak, no. No i jak to wygląda? On to ma 12 ton. Powinien zdążyć obrócić. Tak mi się wydaje. Ja powinien zdążyć. 225 ton jęczmienia zabrałem, bo tego chyba nie mówiłem na odcinku, chociaż nie wiem. Nie wiem, bo poprzedni odcinek był miesiąc temu. Praktycznie. Był 15 grudnia, a mamy 7. 8 w zasadzie. Mam 8 stycznia dzisiaj. Ten film latuje. Więc no. Więc mamy... Gdzie co mamy? Mamy prawie miesiąc różnicy między odcinkami, więc nie myślę, że w najbliższym czasie to się nie zmieni. Z 19 myślę, że to się nie zmieni. Także ten save będzie i będzie. Jeszcze ładnych lat. Już może nie lat, ale... Ciekawe, może uda mi się tu roku skończyć. Tego first rooma. To już teraz będzie, kurczę, chyba 2 lata. Nie wiem, może za chcesz mi bardziej grać na tym Facebooku. Na razie spoko się gra. Mówię, a dawno nie było Facebooka, to Facebooka dawno nie było, to trzeba iść nagrać. Mówię, nie wiem, kiedy się wyrobię z tymi odcinkami, bo mam tyle serii.
Mam 3 z 22. Z 19 mam 2. Z 15 mam serię przecież. No. Tylko nie zbraknie. Tego to muszę tak mniej więcej jakoś. Staram się więcej tej 22 wrzucać, żeby jednak nie było nic. No bo nowy farming to wiadomo, że wypadałoby troszeczkę więcej go wrzucić. Niż 19, czy tam 15. Chociaż był taki moment, że codziennie odcinki z 15 były przez chyba 4 czy tam 5 dni. Nie wiem ile odcinków pod rząd było z 15, ale 3 na pewno. Albo 4. To zaraz wam powiem. Twój kanał. 15 wczoraj była. Nie wiem, czy tak słabo to porobiła, ale nieważne. 15, gdzie tu była ta 15? A, czyli pod, w sensie pod rząd. Nie do końca pod rząd. Dobra, chłopak się tam wycina. Zaraz podjadę. Były dwa odcinki, potem był vlog, potem był znowu odcinek. Była dziewiętna. O, tak jakoś. O, dobra, to jest wycięty ten narożnik. Dobrze. No, powiem wam tak. No, ciekawe to idzie. O, tak sobie skręcę na chwilę, żebym sobie wysypał i mnie nie zarypał headerem. Bo on lubi takie nakrętki robić. Takie śmieszne. Jakby to by się powiedział. Dobra, to się zetnie najwyżej. Właśnie nie wiem, kurczę, czy jechać w koło, czy nie jechać tego w koło. Czy zrobić tam do drzewek poprzeczniak i potem paskami chodzić, tylko docinać. Tylko docinać sobie poprzeczniak i będę przejeżdżał na kolejny przejazd. No nie wiem. Zobacz. No w sumie nie chcę się całego pola w koło objeżdżać. Teraz, a potem tak bym musiał na pusto przez pół pola wracać, także nie wiem, czy to jest sens. Więc chyba zrobię tak, jak mówiłem. A sobie tutaj poprzecznik wytnę do drzew i będę potem sobie docinał. Myślę, że to będzie najlepszy sposób. No bo ja tu miałem w koło zgarnąć ten przejazd, tutaj ja nie zgarnąłem go. Bo nie zdążyłem. Bo chłop już paskami kosi zaczął. Ale trochę tej sobie będzie, bo to u góry jest. W tym miejscu, na tym polu całym. Co dopiero kupiłem pole, nie wiem czy pamiętacie. Poprzednie odcinki było robione. Pukaj do zakrętu, dojadę, się zawrócę i będę tam kosił od początku. By to jakoś ładnie ze składem było pokoszone. Dobra, bo na jedno kółko powinno ci wystarczyć po przestrzeni. Byś po sobie nie nawracał. Tebe lubię. Dlaczego? Tego nie trzeba cofnąć. Na środek mi przejadę. O, tu okej. By nie miał tam jakichś przypadkowych, dziwnych zjawisk, że się zablokował. Więc no. Na bezpieczeństwa wolę sobie tam odjechać trochę w prawo. Bez problemu. Ile mam minut?
20 minut. 20 minut, a skończyliśmy taki hektar. Ile hektarów żeśmy skończyli? 9 hektarów, 20 minut. To... To ładny wynik. Czyli co, 18 hektarów na odcinek byśmy uwalili. I to były dobre pola. Wielkie pola. Myślę, że takie pole 40 minut dałoby radę obalić. Może nie 40, ale 50 minut na pewno takie pole tutaj by dało radę obalić. Nie wiem, ile to tam było. 7, 5, 6, 12, 6. Tu jest 8, 19 i tutaj jest ile? 3 hektary. Tam by było 22 hektary, no to myślę, że te 50 minut jest to w stanie do zrobienia. Tylko jakby był krócej. W sensie tak, każdy ciągnik do jednego kombajnu, tak? W sensie, że Fendt wyjeździł do Klasa, no bo ma Fendt mniejszą przyczepę, a John Deere do John Deere'a, bo ma wiadomo, że większą przyczepę, tak? W sumie bardziej naczepy to są. To są naczepy, a nie przyczepy. Tylko mają wózek Dolby zaczepiony, bo nie mam ciężarówek. Nie będę się bawił przeładowczym, bo to co za dużo czasu schodzi. A wolę jednak, jak ten ciągnik sobie po polu pojedzie, z tam przyczepu. Od razu na silos wtedy, bez problemu, bez przesypywania. No, próbowałem na silnie te przeładowce i to powiem wam, że to tam... Tak... Nie za bardzo szło tymi przeładowczymi. Pamiętacie odcinek numer 90? Czy tam 91, jak z Michaelem byliśmy, przeładowczymi dwiema jeździliśmy, to kombajny na okrągło stały. No nie nadążaliśmy odbierać od nich. Naprawdę była to przenita, na maksa nawiedziana i wszystko, ale sam fakt, że nie nadążaliśmy wysypać jednego kombajna, a zaraz drugim stał pełny. A najgorzej, jak się przeładowca zapełniła i trzeba było jechać z końca pola, na polu na 35, pamiętacie tam taką górę, taka góra na osi nie była. Trzeba było po nim podjechać, co zanim żeś dojechał do przyczepy, wysypał się, to już trzy kolejne kombajny stały pełne. A więc to tak było. Powinienem do John Deere dojechać. 80%. No może dojadę. A jak nie, to będę blisko niego. Więc to powiem wam tak. Na przeładowcze to nie będę się w to bawił. Wolę sobie mieć takie na przykład 60-tonowe przyczepy. Jak tutaj. Może tą 79 ogarnę sobie, nie wiem. A to już wtedy by musiał być jakiś pint. Przecież o, 8 by poszła z tym. Nie wiem, bo to 79 ton to taka duża przyczepa. Taka długa strasznie ona jest. A tutaj to tak jeszcze w miarę wygląda. Więc nie wiem. Że daleko nie zajadę z tym zbiornikiem. Więc będę musiał sobie podjechać. Myślałem, że jednak trochę troszeczkę dalej zajadę tym zbiorniczkiem. Niż tylko do końca przejazdu. W sumie jak byłem tam, to liczyłem na to, że dociągnę się do przyczepy, ale widać, że jednak się nie dociągnę. No jak przeliczyłem się. Dobra, trzeba szybko tego Klasa wysypać i John Deere'a jeszcze wsypać. Nie dobrze pójdzie. Prawdopodobnie John Deere skończy swoje przecinki robić do końca pola. Kurs. Bo jak ja już wysypię John Deere'a. O, zrobię szybki taki myk, że puszczę sobie cosplaya tutaj na Klasie. Skopiuję sobie go na szybko i mam mu jeden prawo dole. I najbliższy punkt trasy. Jak wysypię sobie tego, to on sobie będzie kosił już klas. Powolutku tutaj. I on ten jeden przejazd zawsze mi dokosi. Zanim ja John Deere'a wysypię i wrócę po. I wrócę z przyczepą, to akurat ten klas już mi dokosi ten jeden przejazd. Zawsze już będzie do przodu. Będzie też lekko krótszy odcinek. Dobra, rozpocznij kurs. 710 punktów, dobra, jedź. 40 ton, czyli ja potrzebuję 23 tony, czyli akurat ten pełen zbiornik. Tam było tego 57 ton wtedy.
Ja nie włożę tej pełnej przyczepy, no bo nie opłaca mi się tego dosypywać. Ci 3 ton, to nawet 6. Nie opłaca mi się to totalnie dosypywać. Więc do tego robię tak, że wysypuję 3 zbiorniki, w sensie 2 John Deere'a i 1 klasa, i jest akurat przyczepa. Czyli no, prawie pełna. Dobra, obrócę się na szybkości, bo nie wiem, czy on będzie chciał jechać, czy stać. No jednak chciał jechać. Dobra, nie będę tempomatu sobie ustawiał. Na sadzie pozostałem, na... Czemu tak? Ha! Dobra, on tak będzie robił teraz. Do 80 i będzie jechał dalej. Obecny punkt? Nie. Najbliższy punkt. Dobra, wysyp się raz, dwa. Nie wiem, niektóre kombajny tak mają. Nie wiem, dlaczego to jest tak zrobione, ale... O, nieważne. Kurde, bo widzę, że ja przejadę przyczepę, to będę musiał klasa wysypać. Więc chyba sobie za dużo nie pokoszę dzisiaj. Już klasem. Ewentualnie John Deere'em sobie pokoszę końcówkę. Jak on tutaj już dojedzie do mnie to wszystko i John Deere'em będę do drugiej strony kosił. 59 ton, miałem 3 tony. Więc akurat będzie przyczepa pełna. Ale dobrze, że on sobie przejechał kawałek i dokosił tą chyba tony na pewno. O, widzi to, nawet 130 kg zostawiłem. Zostało w zbiorniczku. Czy ten zestaw jest fajnie zwrotny, że można w nim praktycznie w miejsce zawrócić, jak widać. Tak zwane nawracanie na szybkości. Ostatnio oglądałem taki film na YouTube. Zawróć na szybkości i chłop z ziemniakami wysypał. Czy oglądaliście to pewnie Łukasza Kosowskiego? Może ktoś oglądał, może zna. Było zawróć na szybkości i się dyszkę połamał w przyczepie. Bo się łobaliła z ziemniakami. Więc no. Ciekawie. O, 40 minut będzie walnięte pole. Tak mówiłem. W zasadzie to 2 pola, bo aż 11 była. Jakbyśmy od początku odcinka kosili 7, to myślę, że... żebyśmy już byli gdzieś koło słupa. Albo już byśmy kończyli. Żeby coś takiego by mogło być. Dobra, jadę od razu klasa wysypię, bo... Zanim jadę do niego, to akurat będzie pełny. A, bo już zamieszka, jedziemy. Poprzeczniakiem się przejadę, bo nie chcę się tutaj przycinki jechać. Z tą przycinką tamto. Potem znowu szukać, potem wracać, to... Da się poprzeczniakiem przejechać. Trochę naokoło, ale... Ale no trudno. Nie wiem, czy kolejny przejazd nie wcapuje się w słup. Może tak być. Ale kolejnym przejazdem to już będę lasem kosił, więc tutaj sobie obetnę te poprzeczniak i tutaj to, na rogu. Ja chcę go tylko wysypać. No widzę, że to tak... W zasadzie na styk dojechałem. Stanie czy nie stanie? Chyba stanie, bo nie znam, żeby rurę otworzyć. Nie wiem, że on 17 jedzie. Nie wiem, czemu 10 zostawię, no bo zawsze kombajny 10 jadą. Zapomniałem, że tu ma tego moda na szybsze prędkość roboczą i tu jedzie 17. Zapomniałem o tym.
No i teraz jak ja odbieram ziarno, to teraz fajnie, sprawnie to idzie, bo kombajn nie stoi. Więc tak to hektary ubywają mi. No i nie chciałem brać Fenda na cosplayu tutaj, żeby podjeżdżał. No bo... jakoś tak, nie wiem, za dużo zabawy to było. Problem sobie tym żądyrkiem na spokojnie odbierać. Jądyr powinien być wkrótce zatankowany. Dobra, chcę sobie nawrócić tu ładnie. Masz 7 minut roboty do końca, więc wiecie, już 2 minuty będzie odcinek, więc co? Ten masz tutaj 2 minuty. A, widzę, że on to wszystko ominie, ten zup. Ale elegancko, to akurat kasnę sobie to obkoszę. Więc na spokojności. Znaczy oczywiście tą końcówkę pola to jest rządzirem tutaj do kosza z lewej strony. Za słupem. Postaram się go... O, właśnie, postaram się go ręką przesunąć, żeby nie było innego wyłączania pracownika. Jak to wygląda u niego w... A, dobra. A czyli on mówi, jedzie góra i dół, dobra. Czyli jedzie tam, gdzie pojedzie tam i z powrotem wróci. Dobra, o tym chodzi. Wtedy resztę będę głównym dyrem sobie dokościć. Klasik na pracownik, na tym, na każdego, żeby sobie na spokojnie dojechać. A, on się nie wysypie. Zapomniałem o tym, że on się nie wysypie. Kolega. No i dobra, no. Wytnę ten kawałek tu i zaraz puszczę klasa. Tą końcówkę to sobie żądierem dokończę. No i dobra, klas widzę, że zrobił robotę ładną. Pół godziny na liczniku. Znaczy na mu... na liczniku, no. Dobra. Myślę, że klas to sobie kupię, bo fajny kombajn. Używałem go na... kiedyś na Lipinkach. Jak pamiętata. Pamiętacie? A może wy bardziej pamiętacie niż pamiętata. Ale na Lipinkach go mam praktycznie. Dużo nie robił. Się zastanawiam, gdzie dzisiaj jeszcze tego klasa miałem. A miałem na tym, jeszcze na osinie tego klasa. No się już więcej robił, ale dużo więcej. Ale tu wiem, że na Facebooku jak będzie ten klas. Od teraz do końca serii już raczej będzie, no bo już nie przewiduję zmiany kombajnów. Ewentualnie dokupić. Dobra, jedź ten przejazd, pani. Dobra, zatrzymaj kierowcę, ten kurs. Kurs w ogóle nazywał się X. Z tego względu, że robiłem ten kurs tak jakby przed... Przed czym? No przed... Jak szykowałem save'a, o. Po prostu nie chciałem, żeby ten kurs mi zniknął, dlatego sobie napisałem X. Ale spokojnie. Takiego kursu nie trzeba zapisywać, no bo po co? Tutaj to ile chcę zrobić taki kurs? To jest sekunda roboty. Mi to nie przeszkadza, że zawsze muszę generować ten kurs. Więc to pan bez różnicy. 5 na godzinę sobie rozsypujemy, trochę za szybko jadę, ale... Trudno. Kombajny na pół zostawiam, no bo trzeba mi niezurkę zrobić. Będzie. W sumie dobrze, jak klas będzie pełny, to on się zatrzyma, wtedy będę mógł go wyłączyć i jeszcze sobie Jandirem dokoszę. Jandira trzeba będzie zalać tutaj paliwo wreszcie, bo widzę, że już mruga, że jest mało, przecież klas powinien mrugał już. Jandir powinien być wkrótce zatankowany, tak wyskoczyłem. Będzie wkrótce zatankowany.
Że od razu go zatankuję i wrócę na gospodarstwo, jak nie zachowuję. Chociaż nie wiem, bo ze mną to różnie bywa. On ma 14 tam, dobra. Czyli on daleko nie zajdzie, dobra, co fajnie. Będę się tu dokosić ręcznie. To jest gorsze. 16 ton i kurdan dojdzie do tego słupa jednak. Jednak do tego słupa dojedzie. Wolałbym, żeby nie dojechał do tego słupa. Zapomniałem, że ten kombaj ma końcówkę, gdzie rurę ma kolizyjną. Co tak podniosłem na ludzi ten kadr? No i dobra, zatrzymał kurs. Wyłączyć i cosplaya. Obkoszę ten słup i zacznę sypać. Klas już będzie miał spokój. Dzisiejszy odcinek. Kurde no, już nie wysypiesz się, czy tak ci zrobić. No bo na przykład taka ciekawostka, że jak jest silnik zgaszony, to w 22 już kombajna nie wysypiesz. Nie da rady. Musisz go odpalić na sekundę, chociaż żeby się zaczął sypać. Taka mini ciekawostka. Czy zobaczyć, ile on godzin tych farmingach było. U 22 mam 160 godzin chyba. W 13 mam chyba około 80. Oczywiście na Steamie. A tu mam 848. 1800, sorry. Mam 1848. Fajnie, jakby ta przyczepa w sumie weszła. W sumie zbiornik by wszedł. Idealnie się zawrócił. O, wejdzie. Poziom 7? O, wejdzie na ludzi. Więc fajnie. No i dobra. Dobra, zrobię. Print screen. Bo mogę jakoś rzut ekranu chyba robić. Tak. Bo tu 19 to mogę. Jeszcze zrobię sobie raz F12, żeby nie było. Przez Steama jeszcze sobie zrobiłem. Jakby nie było później jakiś dymów, że coś czegoś się nie zrobiło. Lexiona też mogę złożyć. Złożę go. Niech sobie stoi złożony. Chociaż i tak go zaraz pewnie oddam. Po odcinku i tak go zaraz szybko oddam, więc... Miniaturka zrobiona, to najważniejsze. Można odcinek kończyć. Tylko wysypiemy i powiem wam, ile dało ton tej soi. 120... Czekaj, ile byłem razy? Dwa razy na pewno byłem na Sidosie. Dwa razy, no to po 60 ton miałem dwa razy. Czy prawie dwa razy. Raz miałem 63, a w tym gdzie miałem 57. No, czyli mamy 126 i tutaj. Jak mnie nie myli, to mamy 186 ton powinno być.
No i dobra, i Kasiora będzie w tym sezonie bardzo duża, bo mam jeszcze te trzy panele chyba u góry. Czy dobrze policzył Kasperek, czy nie? 180. A czemu powiedziałem 180? Dobra, nie masz. Albo trzy razy był po 60. No tak, trzy razy po 60 było. Czemu ja pomyślałem, że, miałem 63? Może dlatego mi wyszło. Czy ja to źle policzyłem w ogóle? Dobra, nieważne. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Członów mam dużo. No, przynicę to akurat do kur. Było w całości. Dobra, dziękuję, mam 47 odcinka, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, ocencie mnie na podesięgę, zwiększymy. Trzymajcie się, krótko, cześć. A skosiliśmy hektar, jeszcze szybciutko, 17, przynajmniej 28. Więc tak, fajnie. Dziękuję, na razie, cześć.